Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym wtorkowym śniadaniu z RODO. Dzisiaj pozwolę sobie odpowiedzieć na 6 pytań, które wpłynęły w ostatnim czasie do naszego punktu kontaktowego. I rzeczywiście ostatnie z tych pytań jest ostatnio bardzo modne ze względu na stosowanie monitoringu wizyjnego i sposób oznaczania. Przyznam szczerze, że pokusiłem się nawet o taki mały rysunek, żeby Państwu tak bardzo bezpośrednio wyjaśnić, jak powinniśmy właściwie oznaczać obszar objęty monitoringiem. No ale po kolei. Pytanie pierwsze. Co zrobić, jeśli kontrahent nie chce podpisać naszego projektu umowy powierzenia? Naszego w rozumieniu najczęściej, że to jest nasz, ewentualnie jest to przygotowany projekt umowy powierzenia przez innego naszego inspektora ochrony danych. Prawda jest taka, Szanowni Państwo, że możemy znaleźć innego kontrahenta. Takie jest chyba najprostsze rozwiązanie. Zgodnie z kodeksem cywilnym musimy pamiętać o tym, że mamy prawo do negocjowania warunków umowy. Oczywiście, jeżeli mamy kontrahenta, który jest usługodawcą na przykład serwerów poczty e-mail, no to możemy mieć problem z negocjowaniem umowy, która jest taką standardową umową konsumencką niemalże, gdzie ma 10 tysięcy, 100 tysięcy użytkowników, klientów. Ciężko byłoby zmienić zapisy takiej umowy powierzenia tylko ze względu na nasze widzimisię. Natomiast jeżeli chodzi o takie zwykłe kontakty biznesowe, gdzie mamy naszego kontrahenta obsługującego kilkanaście podmiotów, rzeczywiście trudno mówić o tym, że kontrahent nie chce podpisać naszej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Nasze projekty, które przygotowujemy, są w pełni zgodne z prawem. Dlatego już sam fakt, że kontrahent nie chce podpisać takiej umowy, która jest zgodna z prawem, przynajmniej powinna budzić nasze zdziwienie. Tym samym zawsze staramy się, jeżeli do takiej sytuacji dochodzi, aby zaopiniować opinię kontrahenta. Być może ta umowa kontrahenta jest bardzo podobna do naszej, zawiera te same wymogi i stawia na równi oba podmioty, jeżeli chodzi o prawo ochrony danych osobowych, o zakres odpowiedzialności i obowiązków. Natomiast niestety najczęściej zdarza się tak, że kontrahent przygotowuje swój projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pod kątem siebie, czyli tak naprawdę próbuje ograniczyć troszeczkę prawa administratora danych osobowych. To tak samo jak zawsze to powtarzam, być może Państwo pamiętacie, to byłoby dokładnie taka sama sytuacja, w której próbujemy zatrudnić pracownika. Pracownik przynosi nam swój projekt umowy o pracę i mówi, że on tylko taką umowę podpisze o pracę, a tej naszej, czyli pracodawcy, nie. No, przynajmniej budzi to sprzeczne emocje. Także jeżeli kontrahent nie chce podpisać naszego projektu umowy powierzenia, wypada poprosić go o uzasadnienie. Najlepiej o opinię prawnika, dlaczego nie chce podpisać, jakie paragrafy budzą jego zastrzeżenia i z jakiego powodu. Czy są niezgodne z prawem, czy po prostu boi się, że rzeczywiście ewentualna kontrola czy inspekcja wykaże jego nieprawidłowości. Kolejne pytanie. Kto odpowiada finansowo za naruszenie ochrony danych osobowych? No, rzeczywiście coraz więcej mamy kontroli, które kończą się nałożeniem kary administracyjnej. I coraz częściej pojawia się to pytanie, kto w końcu definitywnie odpowie i zapłaci za to naruszenie. No, najprostsza odpowiedź oczywiście kryje się w artykule 82 RODO, która wyraźnie wskazuje, że odszkodowanie jakiekolwiek czy karę administracyjną płaci administrator albo podmiot przetwarzający, w zależności od tego oczywiście, w którym momencie, na jakim etapie doszło do naruszenia. Natomiast warto wspomnieć albo przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że i pracownik rzeczywiście odpowiada za ochronę danych osobowych, ponieważ naruszenie będzie stanowiło ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Dlatego zwracam uwagę na każdym szkoleniu albo też zmuszamy niejako pracowników do tego, aby szkolenie z ochrony danych osobowych przechodzili, ponieważ te zasady, które na każdym szkoleniu są poruszane, te kazusy dotyczące naruszeń mają spowodować, że rzeczywiście nasi pracownicy będą bardziej uważni, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych. Może dojść do takiego mylnego przekonania pracownika, że jeżeli za naruszenie ochrony danych osobowych odpowiada administrator, to rzeczywiście w sytuacji, kiedy do takiego naruszenia dojdzie, przyjdzie kontrola, nałoży karę administracyjną, to i tak zapłaci przedsiębiorca. Czy szef firmy, czy firma, jakkolwiek to nazwiemy, czy jednostka organizacyjna. Natomiast de facto trzeba pamiętać o tym, że w ramach
regresu prawnego oczywiście to zadośćuczynienie będzie dochodzone od osoby, która zawiniła. Dlatego też te nasze wszystkie oświadczenia, te nasze upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, analiza logów systemów informatycznych, jeżeli naruszenie miało miejsce w tym systemie informatycznym, ma doprowadzić do znalezienia sprawcy, jeżeli oczywiście naruszenie było spowodowane przez konkretnego pracownika. Jeżeli takie postępowanie wykaże winę pracownika, to wtedy rzeczywiście będzie można mówić o odpowiedzialności prawnej samego pracownika i wobec niego roślić sobie zadośćuczynienie. Zwróćmy również uwagę na zapis artykułu 100 kodeksu pracy, który wyraźnie wskazuje, że obowiązkiem pracownika jest zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. No tym samym nie można powiedzieć, że dane osobowe, ich ujawnienie nie naraża pracodawcy na szkodę, bowiem jak najbardziej tą szkodą będzie ta kara administracyjna, bądź też proces cywilny, w ramach którego osoba, której dane dotyczyło naruszenie, będzie dochodziła swoich praw. Sam punkt piąty artykułu 100 wskazuje również na obowiązek pracownika przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, więc tutaj ciężko byłoby też wytłumaczyć się pracownikowi, że akurat przepisy dotyczące ochrony danych osobowych go nie dotyczą. Jeżeli jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych, albo jeżeli odebraliśmy to oświadczenie o zachowaniu tajemnicy, pracownik jego automatycznie staje się odpowiedzialny za przestrzeganie tej tajemnicy. Proszę zwrócić uwagę, że pracownicy podpisują różnego rodzaju oświadczenia, między innymi o tym, że ta tajemnica określona w odrębnych przepisach, czy tajemnica informacji będzie przez pracownika przestrzegana. Też podkreślamy w naszym upoważnieniu, pamiętacie Państwo treść przynajmniej tej klauzuli już takiej bardziej straszącej. I ona rzeczywiście wskazuje zarówno na przepisy kodeksu pracy, jak oczywiście naruszenie przepisów samego rozporządzenia oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Zatem te zobowiązanie, które składa nam pracownik, to świadczenie o zachowaniu tajemnicy, dotyczy formy tradycyjnej, jak i oczywiście systemów IT. I w zasadzie jest to w pełni wystarczające oświadczenie, aby pracownik zrozumiał, że dbałość o ochronę danych osobowych i ewentualna odpowiedzialność za naruszenie, konsekwencji którego to naruszenia może nawet dyscyplinarnie stracić pracę, rzeczywiście nie jest takie błahe. No niestety jeszcze dosyć często mamy taką sytuację, że i pracownicy, no i niestety czasami kadra kierownicza sprawia wrażenie, że temat, to ryzyko jest jakby całkowicie poza nią. Analiza ryzyka, którą przeprowadzamy i Państwu przedstawiamy, wyraźnie też wskazuje na to, że są to elementy, które powinniśmy brać pod uwagę nawet w kontroli zarządczej, to już mówię do tych podmiotów, które są zobowiązane do jej stosowania. Rzeczywiście z naszego punktu widzenia największym zagrożeniem jest brak szkoleń, czy brak odbytych, ukończonych szkoleń przez pracowników. Każdy oczywiście twierdzi, że ma mnóstwo pracy, każdy jest zajęty, wyzadaniowany w 100%, a nawet może w 105%. Natomiast no niestety jest to kolejny obowiązek, który musimy realizować, czyli obowiązek szkoleń. Wydaje nam się, że przedstawiamy te nasze szkolenia, czy to na platformie learningowej, czy chociażby za pomocą takich spotkań, w sposób dosyć łatwy i przejrzysty, zatem wydaje nam się, że no nie są one jakimiś takimi dawnymi elementami szkoleń, gdzie człowiek dostawał książkę do zapoznania albo przepis ustawy i jego kierownik czy przełożony mówił: młody, ucz się. Bo to rzeczywiście wtedy rodziło trochę sytuacji takich trudnych do interpretacji. Natomiast zawsze pamiętajmy o tym i to przede wszystkim staramy się przekazywać naszym kolegom i koleżankom z pracy, o tym, że jest punkt kontaktowy. Dlatego też bodajże wczoraj został wysłany mailing do naszych osób, które przetwarzają dane osobowe, do tych naszych pracowników, do personelu, jakkolwiek to nazwiemy, właśnie przypominające o adresach systemów internetowych, które dla Państwa udostępniamy, czyli między innymi dotyczących platformy e-learningowej.
Kolejne pytanie. Czy zgoda na przetwarzanie danych jest skuteczna do korzystania z wizerunku w publikacjach drukowanych? I tu mamy, szanowni państwo, fajne pytanie, natomiast dosyć złożone. Pamiętajmy o jakby dwóch, a nawet trzech tutaj sytuacjach, które tak naprawdę rzucają się w pierwszej kolejności. Po pierwsze, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego. Druga rzecz, wizerunek osoby, czyli tak naprawdę ustawa o prawie autorskim, prawach pokrewnych. No i gdybyśmy jeszcze zastanawiali się, o jakich publikacjach drukowanych mówimy, również moglibyśmy rozważać, czy tutaj w grę wchodzi prawo prasowe. Zatem skupmy się jak najbardziej w takim tylko prostym kontekście, pamiętając o tym, aby przede wszystkim zgoda na przetwarzanie danych osobowych była przedstawiona w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić się od pozostałych kwestii. Czyli ta zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być chociażby oddzielona zdaniem od kwestii wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, o którym mowa w artykule 81 prawa autorskiego. Z drugiej strony można byłoby się pokusić też o pewnego rodzaju jakby taki kazusik drobny. Często czy to firmy, czy placówki oświatowe wydają ze względu na jakiś swoją okrągłą rocznicę istnienia drukowane materiały, broszury, które rzeczywiście opisują całą historię placówki. Bardzo często umieszczając w tej drukowanej wersji zdjęcia, które zostały wykonane jeszcze hen przed czasem obowiązywania nawet chociażby pierwszych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, o konstytucji nie wspominając. Zatem ktoś stwierdziłby, że rzeczywiście te wizerunki, te dokumenty, te dane osobowe, które wykorzystujemy, których dane osobowe przetwarzamy, wobec nich nie powinno stosować się przepisów obecnego prawa ze względu na starą maksymę, że prawo nie działa wstecz. Natomiast z drugiej strony ktoś inny mógłby zapytać, a dlaczego w takim razie, jeżeli w 98 roku, w marcu zaczęła obowiązywać ustawa 97, a obecnie od 2018 roku mamy rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, dlaczego te materiały, te dane osobowe nie zostały usunięte? Wszak nie mamy już podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, chociażby w postaci tego wizerunku. I tu też, szanowni państwo, obie strony mają po części rację. Zapewne sąd jedynie nie byłby w stanie wydać wiążący wyrok i wtedy widzielibyśmy w danej sprawie przynajmniej, jak ma się sytuacja prawna. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o takie czyste wykorzystanie o bieżących, powiedzmy, absolwentów, tych, którzy przynajmniej są, bo tu będzie łatwiej jakąś odpowiedź sensowną udzielić, postarajmy się zawsze tak odbierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych od nowych naszych uczniów, jeżeli mówimy o placówce oświatowej, albo o nowych naszych pracowników, aby rzeczywiście ta zgoda była dobrowolna i ten cel wyraźnie wskazany. W sytuacji, kiedy wydrukujemy jakąś broszurę, będziemy ją gdzieś tam dystrybuować, czy to po powiedzmy bibliotekach, czy po jakichś zaprzyjaźnionych placówkach, czy też czy będzie nawet gdzieś tam dostępna dla obecnych pracowników, czy obecnych uczniów, czy rodziców, to pamiętajmy o tym, że nawet w przypadku, kiedy zgoda zostanie cofnięta, no to zgodnie z przepisami RODO legalność przetwarzania danych osobowych do czasu cofnięcia tej zgody pozostaje w mocy, a więc nadal to opublikowanie będzie zawierało się w tej zgodzie. Niemniej jednak, jeżeli zostaną nam gdzieś tam w magazynie jeszcze egzemplarze, które nie zostały sprzedane, czy nie zostały nawet bezpłatnie komuś przekazane, to w tym momencie jesteśmy w stanie jak najbardziej zaakceptować ten wniosek o cofnięcie zgody, a tym samym nie będziemy mogli wykorzystać dalej bezpłatnie tych danych osobowych, czy też tego wizerunku. A zatem proszę pamiętać, że wtedy te wszystkie broszury, które zostały wydrukowane, a jeszcze są w naszym posiadaniu, będą musiały zostać zniszczone. Smutna, ale niestety prawda. Dlatego, jeżeli chcemy wykorzystywać do celów drukowanych rzeczywiście wizerunek, a tym bardziej i tutaj dane osobowe, pamiętajmy o tym, żeby zawrzeć umowę z takim
z takim absolwentem, czy z takim uczniem, no jeżeli oczywiście jest niepełnoletni, to z jego rodzicem. W przypadku pracownika mamy spokój, no bo zawsze są pełnoletni, znaczy przynajmniej w 10%. I tutaj ta umowa może stanowić, że w przypadku, kiedy osoba, której dane dotyczą, chciałaby tą umowę zerwać albo wycofać zgodę, wówczas przyjmuje do wiadomości, że przez przynajmniej 5 lat mamy dalej prawo wykorzystywać bezpłatnie ten wizerunek. No ale to oczywiście już nie jest kwestia ani umowy, ani, przepraszam, ustawy o ochronie danych osobowych, ani RODO. Tu już trzeba byłoby zapytać prawnika, który obsługuje placówkę, czy podmiot, w jaki sposób taką sensowną umowę sporządzić. I rzeczywiście takimi opiniami, takie opinie również widzieliśmy, takie umowy rzeczywiście są zawierane, gdzie nawet wskazywane były, co akurat nam nie do końca się podoba, że w przypadku wycofania zgody albo wycofania zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku, pracodawca żądał od pracownika kary umownej w wysokości 500 zł. No takie można powiedzieć niesmaczne. No niemniej jednak pamiętajmy o tym, że rzeczywiście prawo osoby, której dane dotyczą, do ochrony własnego wizerunku czy ochrony danych osobowych, no jest rzeczywiście stawiana na pierwszym miejscu przed naszymi innymi celami, które sobie stawiamy, wymyślamy po to, żeby gdzieś tam realizować czy swoje zadania statutowe, czy też swoją misję swojej firmy. Czwarte pytanie. Akurat bezpośrednio skierowane do placówek oświatowych. Czy placówka oświatowa może powoływać się na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora? Krótka odpowiedź. Nie. Dlaczego? Ponieważ ta przesłanka legalności, o której mowa w artykule 6 ust. 1 litera F, czyli to przetwarzanie wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora, wyraźnie w kolejnym zdaniu wskazuje, że nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań. I tyle, szanowni państwo. Także w tym zakresie rzeczywiście, jeżeli mówimy o wykorzystaniu takiej przesłanki legalności, to ona nie może mieć takiego zastosowania. Także musimy szukać innych podstaw przetwarzania, innych przesłanek określonych w artykule 6, a ich jest naprawdę, jak państwo pamiętacie, dużo, także można spokojnie rzeczywiście któryś z nich znaleźć. Jeżeli nie ma, no to oczywiście zawsze pozostaje nam zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Kolejne pytanie, pytanie piąte. Jak poprawnie usuwać dane osobowe? No, usuwanie danych osobowych, po pierwsze musimy pamiętać o tym, że to jest również przetwarzanie. Zatem nawet gdybyśmy wpadli na genialny plan, stawiając młodego pracownika, czy stażystę, czy praktykanta przy niszczarce, dając mu kupę dokumentów do zniszczenia, pamiętajmy o tym, że tutaj w tym wypadku poprawność usuwania danych osobowych będzie dotyczyła wcześniejszego prawidłowego upoważnienia tej osoby do przetwarzania danych osobowych, chociażby w tym zakresie. Oczywiście może to się państwu wydawać śmieszne, ale no, niestety taki jest przepis prawa. W przypadku, kiedy będzie sporządzany jakiś protokół z wybrakowania, no oczywiście jeżeli podlegamy archiwum państwowemu, to zgoda na takie wybrakowanie najprawdopodobniej będzie dotyczyła dużej ilości dokumentacji niearchiwalnej, zatem zapewne poprosimy zewnętrzną firmę o zniszczenie. Natomiast w przypadku drobnych dokumentów, czy niewielkiej ilości dokumentów, chociażby po zakończonej rekrutacji, dobrze byłoby, aby rzeczywiście ten nasz praktykant posiadał, dobrze byłoby. To jest obowiązek. Ma mieć odebrane, musi być od niego odebrane oświadczenie o zachowaniu tajemnicy i ma mieć nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, chociażby w tym zakresie dotyczącym zniszczenia. Niekoniecznie musi dotyczyć wszystkich zbiorów. Możemy sobie ustalić, że na przykład tworzymy jeden zbiór, dokumentacja niearchiwalna przeznaczona do zniszczenia. Możemy taki zbiór stworzyć i wtedy na potrzeby poszczególnych akcji wybrakowań możemy nadawać poszczególnym osobom takie uprawnienie. Będzie to prostsze, łatwiejsze, aniżeli nadawać upoważnienie poszczególnym osobom. Także tutaj warto może w ten sposób, w tą stronę pójść. Czym niszczymy, jeżeli chodzi o takie fizyczne? Jeżeli chodzi o niszczarki, szanowni państwo, polecam stosowanie naprawdę dobrych niszczarek. Dobrych nie znaczy oczywiście najbardziej reklamowanych, a szczególnie reklamowanych a propos ich zgodności z przepisami RODO. Za każdym razem podkreślam, szanowni państwo, nie ma czegoś takiego jak niszczarka posiadająca certyfikat RODO.
Kiedyś istniała norma, no nasza gdzieś tam jest gdzieniegdzie stosowana, norma zarówno europejska, jak i polska norma, która dotyczyła niszczenia dokumentów zawierających informacje niejawne. Ale to inna ustawa, która tak naprawdę też troszeczkę ogranicza jakby dostęp do danych osobowych, czy dostęp do informacji publicznej z punktu widzenia właśnie tej klauzuli dokumentu zastrzeżonego, czy poufnego, czy tajnego, czy ściślejnego. W zależności od właśnie rangi takiego dokumentu istniały wymogi normy dotyczące pasków albo ścinków, które tworzyła taka niszczarka. Im wyższa była klasa, tym oczywiście ten ścinek, który moglibyśmy pojedynczy taki wyłowić z pojemnika takiej niszczarki, miał być mniejszy. A w niektórych przypadkach nawet jeszcze dochodziło do mieszania tej zawartości, tej pulpy niemalże powstającej w niszczarce. Natomiast najprostsze wersje niszczarek mają oczywiście paski jakichś szerokości, które mają długość no, całej strony, czyli tam powiedzmy 297 mm w formacie A4. Bo pamiętacie Państwo, nigdy nie składamy dokumentu na pół i nie niszczymy w poprzek, ponieważ wtedy no, te paski zawierałyby całe wiersze. Dlatego starajmy się zawsze pionowo kartkę A4 wprowadzać do niszczarki i w zależności od tego rzeczywiście, jakie dane osobowe tam będą, stosujmy dobrej klasy niszczarki, niekoniecznie z kolei niszczące na najmniejsze ścinki, bo nie jest to jakby wymogiem, a nie jest to niezbędne. Jeżeli ktoś będzie chciał uzyskać dokument, to ten dokument uzyska, popełniając tym samym jakieś tam przestępstwo, czy to będzie wymuszenie rozbójnicze, czy to będzie kradzież z wyłamaniem, czy jakaś inna wersja przestępstwa, natomiast niekoniecznie będzie siedział spokojnie z workiem ścinek ze śmietnika i nie będzie układał pustki, także o to się nie martwmy. Odpowiednie ścinki 3 na 6 mm, czyli długość 6 mm, szerokość 3, to jest taka, powiedzmy, według mnie minimalna jakość niszczenia dokumentów. Druga rzecz to oczywiście, przepraszam, zamawianie zewnętrznej firmy, która przyjedzie i odbierze od nas dokumentację, która podlega zniszczeniu, jednocześnie wystawi nam certyfikat właściwego zniszczenia tej dokumentacji. Akurat tutaj a propos SEO, pierwsze wyniki jakaś firma z Gdyni, no to jest oczywiście kwestia tylko związana właśnie z wyszukiwarką i z odpowiednim modelem SEO, który powoduje, że najwyżej wyskakuje. Poza tym jeszcze oczywiście reklama. Mamy takie firmy lokalne, zapewne czy w większych, czy mniejszych miasteczkach też się znajdują podmioty, które świadczą takie usługi. No jeżeli nie, no to oczywiście trzeba byłoby wtedy zastanowić się nad kosztem transportu, jeżeli takowym Państwo dysponujecie i wtedy bezpośrednio do firmy. No najczęściej firmy pozwalają, myśląc o tej olsztyńskiej firmie, nie chcą tej kryptoreklamy uprawiać, pozwala ta firma na to, żeby w całym procesie uczestniczył upoważniony pracownik zlecającego. Zatem od początku można jechać z tą dokumentacją, być na tym etapie, kiedy dokumentacja jest wrzucana, niszczona i odebrać certyfikat zniszczenia i wrócić do firmy. Także to są takie rozwiązania najlepsze, najrozsądniejsze. Natomiast pamiętajmy o tym, że ta poprawność usuwania danych osobowych to też jest zasada ograniczenia czasowego. Czyli rzeczywiście, jeżeli kończy nam się albo zrealizowaliśmy cel, dla którego dane osobowe były przetwarzane, albo kończy nam się okres przechowywania dokumentacji niearchiwalnej wynikający z klasy archiwalnej, wynikającej z kolei z jednolitego rzeczowego wykazu, wówczas rzeczywiście jest to też moment na to, żeby te dane usuwać. Nie możemy ich przechowywać dłużej, ponieważ wówczas dopuszczamy się naruszenia tej zasady. No i właśnie ostatnie w dniu dzisiejszym pytanie, jak prawidłowo oznaczyć obiekt z monitoringiem wizyjnym? Szanowni Państwo, jest bardzo dużo wątpliwości, bardzo dużo problemów wynikających z oznaczeniem. Bardzo często spotykamy się, i to nawet teraz, jeżeli Państwo wygooglujecie sobie tabliczka monitoring, to pojawi się mnóstwo sklepów, które takie tabliczki oferuje, mimo że one już są niezgodne z przepisami prawa, natomiast nadal są oferowane. Pamiętajmy, że po rozpoczęciu obowiązywania RODO musimy
przedstawić osobie, której dane dotyczą, trochę informacji, które wynika z artykułu 13. Dzięki wytycznym organu nadzorczego, czyli prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wiemy, że możemy wykonać ten obowiązek kaskadowo, czyli tylko część informacji bardzo podstawowych przekazać na naszej tablicy informacyjnej, a pozostałe informacje przekazać na stronie internetowej. Tu mamy takie najbardziej typowe przykłady. To jest oczywiście przykład tej teczki, która jest oferowana w cenie mniej więcej 2 zł za sztukę, chyba netto. Natomiast nie spełnia ona wymogów rozporządzenia ogólnego ochrony danych osobowych, ani tym bardziej wytycznych EROD, czyli Europejskiej Rady Ochrony Danych, która wskazała dodatkowe informacje, które mają się na takiej infografice pojawić. Ale ze względu na to, że te wytyczne jeszcze są na etapie konsultacji społecznych, nie chcemy wprowadzać ich już jako gotowe rozwiązania po to, aby nie wprowadzać Państwa w błąd. Gdzieś tam znalazłem w internecie taką tablicę, gdzie rzeczywiście, niestety jakość jest słaba, ale lepszej jakości nie mogłem uzyskać, gdzie w niebieskich polach przed zamówieniem przekazuje się sprzedawcy te informacje, które chcemy, aby się znalazły na tej tablicy. Też nie zawsze i nie do końca te dane, które przekazujemy, są zgodne z przepisami prawa, także gdyby się Państwo chcieli takie zamawiać, to bardzo proszę wcześniej nam taki wzór przekazać, abyśmy mogli Państwu te dane odpowiednie wstawić albo wskazać, które jeszcze dopisać. Też zaczęliśmy w ostatnim czasie zmieniać kształt naszych przygotowanych przez nas tablic informacyjnych. One, jak pamiętacie Państwo, wcześniej były czerwone, ale miały żółty ideogram. Obecnie ktoś z naszych klientów, który z naszych klientów zarzucił sobie, żeby rzeczywiście były te bardziej stonowane kolory, więc czarny zażyczył sobie i taki piktogram wymyśliliśmy. Oczywiście tutaj mamy wtedy zachowany cały obowiązek informacyjny, o którym mowa w artykule 13, ustęp 1 i 2. Natomiast w jaki sposób mamy to umieszczać, Szanowni Państwo? To jest ten rysunek, który pozwoliłem sobie sporządzić dla Państwa na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania. Wyobraźmy sobie, że to jest nasz budynek, w którym przetwarzamy dane osobowe. Cały mamy obszar monitorowany, mamy budyneczek, w którym mamy też dane osobowe, w którym również mogą być kamery. Jeżeli załóżmy, że mamy te dwa punkty kamerowe, gdzieś tam na rogach budynku. Jedna kamera patrzy sobie w tą stronę i ten trójkącik to jest obszar, które rejestruje kamera, tak oczywiście mniej więcej, wiadomo. No i druga kamera, która patrzy sobie w tą stronę i jednocześnie ten szary pasek to jest publiczny ciąg komunikacyjny. Załóżmy chodnik, dalej będzie jakaś nasza droga, gdzie powinniśmy umieścić tablice informacyjne. Na pewno jeżeli umieścimy je na drzwiach budynku, to będzie już za daleko, Szanowni Państwo, ponieważ musimy, zgodnie z artykułem 13, przekazać informacje, o których mowa w artykule 13 ust. 1 i 2, w momencie zbierania danych osobowych od tej osoby. A dane osobowe zaczynamy zbierać w momencie, kiedy zaczynamy rejestrować obraz z kamer. Czyli tutaj zakładamy, że jest bramka do naszej firmy, czyli już w tym miejscu powinniśmy umieścić klauzulę informacyjną. Nawet w postaci tej naszej zalaminowanej informacji w postaci A4. Oczywiście można stosować bardzo fajne rozwiązania. Postaram się dzisiaj Państwu dzisiaj takie zdjęcie zrobić. Mamy zaprzyjaźnioną firmę, zaprzyjaźnionego klienta, który bardzo fajną klauzulę informacyjną przygotował w formie piaskowanej płyty szklanej, na której zostały wygrawerowane napisy. Laserowo zapewne. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo profesjonalnie, bardzo elegancko. Natomiast oczywiście to są koszty. Wiemy też, że są firmy świadczące podobne jak my usługi, które za przygotowanie tablicy informacyjnej, za jedną tablicę informacyjną życzą sobie 250 zł. Także powiem Państwu szczerze, że jest to dla mnie fenomenalne rozwiązanie. Każdy z Państwa, każdy z naszych klientów dostanie przynajmniej 4 takie tablice za 250 zł i mam 1000 zł gratis. Także fajne rozwiązanie, tylko Szanowni Państwo, z całym szacunkiem, trochę drogo. Na Allegro taką tablicę, taką samą tablicę możemy dostać za 27 albo 40 zł. Także nie wiem skąd ta cena, tutaj trochę może nie powinienem głośno o tym mówić, że mi się to nie podoba, ale taki już jestem, mam prawo.
Nie możemy w taki sposób działać, żeby tworzyć dodatkowe fikcyjne koszty, nie wiadomo po co i dlaczego. Zatem, wracając do meritum, umieszczamy pierwszą klauzulę informacyjną przed wejściem na obszar, który podlega monitorowaniu. Niestety, ze względu na to, że mamy tutaj monitorowany obszar chodnika, powinniśmy umieścić jedną z klauzul tak, żeby osoba, która idzie, mogła się z nią również zapoznać. Na pewno, oczywiście, macie Państwo rację. Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie czytał tej klauzuli informacyjnej, idąc w deszczowy, jesienny, pochmurny dzień. Nawet nie zwróci uwagi, że kamera jest na budynku. Niemniej jednak dura lex sed lex, czyli twarde prawo lecz prawo, powinniśmy tutaj tę klauzulę umieścić do świętego spokoju. A kolejną, na przykład z tej strony, zanim osoba idąca w tą stronę będzie mogła zapoznać się z klauzulą, zanim wejdzie w obszar naszej kamery. Dlatego też powinniśmy, Szanowni Państwo, pamiętać o tym, żeby te kamery nie patrzyły z przeproszeniem tempo w sferę publiczną, bo pamiętajmy, że do tego tak naprawdę prawa żadnego nie mamy. Nie możemy sobie monitorować jak przedsiębiorca, jako podmiot publiczny. Nie możemy sobie, oczywiście, no tu zaraz powiem sobie o ustawie o samorządzie gminnym i tak dalej, które to podmioty rzeczywiście są uprawnione do stosowania monitoringu, jak najbardziej, ale mówimy tutaj na razie o takich podmiotach prywatnych, o placówkach oświatowych, mówimy tu o firmach, które stosują monitoring wizyjny w celu zabezpieczenia mienia i produkcji, no i również oczywiście zgodnie z kodeksem pracy, bezpieczeństwa pracowników. Natomiast nie możemy tych kamer ustawiać w taki sposób, żeby rzeczywiście, powiedzmy, gdzieś ten obszar monitoringu był rzeczywiście skierowany bezpośrednio na ulicę, bo to już byłoby chyba zbyt daleko idące. No to ciężko jest stwierdzić, że chronimy mienie, monitorując chodnik i drogę publiczną, tak? No to jest stanowczo za dużo. Ktoś mógłby powiedzieć, oczywiście zarzucając mi, że głupoty gadam, ponieważ kamera patrzy na pewno dalej, niż ja to sobie pozwoliłem zaznaczyć. Na pewno tak, tylko w pewnej odległości kamera już niestety nie jest w stanie złapać tam takiej jakości wizerunku, aby można było na tej podstawie jednoznacznie ustalić osobę fizyczną, a tym samym ten wizerunek straciłby już podmiotowość definicji danych osobowych. Dlatego pamiętajmy też, jakiej jakości kamery będziemy stosować. Jeżeli oczywiście ta kamera byłaby kamerą szybkoobrotową z potężnym zoomem kilkudziesięciokrotnym, no to rzeczywiście wtedy moglibyśmy nawet stwierdzić na prędkościomierzu w samochodzie, z jaką prędkością porusza się samochód. I to byłoby też już rzeczywiście idiotyczne. Natomiast bardzo często, jeżeli rejestrujemy obszar należący albo właśnie będący przestrzenią publiczną, albo należący do innego podmiotu, często może się okazać, że będziemy proszeni przez policję o udostępnienie zapisu z monitoringu wizyjnego, ze względu na to, że właśnie nasz monitoring obejmuje ten teren. Z punktu widzenia prawa udostępnienie takich danych jest jak najbardziej legalne. Pamiętajmy o tym, że policja, działając najczęściej na polecenie prokuratury, będzie prowadziła takie postępowanie wyjaśniające i jest uprawniona do otrzymania takiego zapisu. Natomiast oczywiście wtedy musi zwrócić się do nas pisemnie. My odnotowujemy dla Państwa takie udostępnienie w rejestrze, ponieważ w przypadku, kiedy takie nagranie udostępnione policji znalazłoby się w dziwny sposób w internecie, załóżmy, że biedny policjant, młody policjant, niedoświadczony policjant, żeby już tam, że tak powiem, innych epitetów nie stosować, przekazał to nagranie w dobrej wierze, albo z głupoty, poszkodowanemu. A poszkodowany opublikował to na swoim fanpage'u albo na YouTubie z pytaniem: jeżeli znacie tego bandytę, który porosował mi samochód, to dajcie mi znać. Policjant nie wie, że osoba prywatna coś takiego zamierza zrobić. Natomiast my, jeżeli spotkamy się z zarzutem, że to nasza kamera, nasz monitoring i to my to zrobiliśmy, w rejestrze jesteśmy w stanie odnaleźć informację, że takie udostępnienie zostało rzeczywiście odnotowane, a zapis przekazany na przykład Komendzie Powiatowej Policji. A Komenda Powiatowa Policji będzie się wtedy tłumaczyła i ten biedny policjant się będzie tłumaczył, dlaczego w dobrej wierze przekazał to osobie prywatnej, poszkodowanemu załóżmy, a poszkodowany będzie się tłumaczył, dlaczego szukał sprawcy. No może ze względu na niekompetencje policji, albo dlatego, że myślał, że będzie szybszy od policji, albo chciał złośliwie znieważyć osobę, która zarysowała mu samochód. To już wtedy my z punktu widzenia prawa będziemy tak naprawdę całkowicie w zgodzie z przepisami. I chyba o to nam najbardziej chodzi. Dlatego pamiętajcie Państwo, w zależności oczywiście od
Państwa warunków architektonicznych, my zawsze staramy się podpowiadać, gdzie ten obowiązek informacyjny powinien zostać zrealizowany. Natomiast niestety zdarzają się podmioty, w których tak zwani fasadowi inspektorzy ochrony danych wpadają na doskonały pomysł, proszę zwrócić uwagę, gdzie jest kamera, to jej powiększenie, a to jest budynek jakiejś jednostki, mniejsza o to jaki. Natomiast pod tą kamerą, pod tym punktem kamerowym znajduje się klauzula informacyjna. To zdjęcie wykonałem z odległości 5-7 metrów telefonem komórkowym. W zasadzie już ta klauzula informacyjna jest dla nas nieczytelna. Natomiast dalej znajdował się tutaj jeszcze trawnik, gdzieś tam oczywiście była jakaś płytka chodnikowa, cały taki ciąg położony pod ścianą. No głupio było przechodzić przez ten trawnik, żeby zapoznać się z klauzulą informacyjną. No czysty idiotyzm. Szanowni Państwo, no to przez logiki nawet wynika, że to jest bezsensowne. Natomiast oczywiście daleko wcześniej, gdzieś powiedzmy 10 metrów, znajduje się płot, na którym można było swobodnie taką klauzulę informacyjną przy wejściu do placówki powiesić. Natomiast sam fakt umiejscowienia kamery w taki sposób, że rzeczywiście patrzy bezpośrednio na tą, powiedzmy, na tą część dotyczącą wejścia do tej placówki, ma logiczne wyjaśnienie, tak? No, odnotowujemy wejście przez furtkę, rejestrujemy te osoby. Natomiast jeżeli ktoś fiknie przez płot, no to już mam na myśli najbardziej nam znaną osobę fikającą przez płoty, no to wtedy ta kamera i tak go nie obejmie. Także tutaj nikt, kto będzie wchodził przez płot, nie będzie chyba zamierzać podejść pod tą klauzulę informacyjną, żeby się zapoznać z informacjami, o których mowa w artykule 13 ust. 1 i 2 RODO. To są właśnie, szanowni Państwo, absurdy RODO, o których mówię. Z jednej strony możecie Państwo sądzić, że umieszczenie przy wejściu do firmy takiej klauzuli informacyjnej jest bezsensowne, no ale ono ma uzasadnienie prawne. Natomiast z drugiej strony, no, takie umieszczenie klauzuli pod kamerą, no to jest szczyt idiotyzmu. Oczywiście to nie jest jedyny przypadek. W tym podmiocie, pod każdą kamerą został umieszczony ten obowiązek informacyjny. Fantastyczne rozwiązanie. Szanowni Państwo, to jest w zasadzie koniec, co miałem, to jest koniec tych pytań, które na dzisiaj były przygotowane. Jeżeli oczywiście są pytania, to bardzo proszę, to jest ta chwila dla Państwa, żeby zgłosić je albo za pomocą czatu, albo bezpośrednio za pomocą zestawów audio wideo, także jeżeli ktoś z Państwa ma te pytania, to w tej chwili jestem do Państwa dyspozycji. Jak nie, to oczywiście przypominam, że pytania można kierować bezpośrednio na adres mailowy, bądź też naszego punktu kontaktowego, czy też na punkt kontaktowy za pomocą naszej aplikacji ITS, czy też dzwoniąc na naszą infolinię. No i raz jeszcze przypominam a propos tej naszej infolinii, że najczęściej, szanowni Państwo, w 99% nasza centralka rzeczywiście prawidłowo weryfikuje numer, z którego wywoływane jest połączenie i kieruje bezpośrednio do inspektora ochrony danych, który został do Państwa dyspozycji oddelegowany i pełni tą funkcję w Państwa jednostce. Natomiast może się zdarzyć, w przypadku, kiedy telefon jest zajęty naszego inspektora, że zostaniecie Państwo połączeni z innym członkiem naszego zespołu. Natomiast proszę mi wierzyć, że tutaj nie ma jakby żadnego problemu. W zasadzie na bieżąco staramy się wszyscy przekazywać sobie ciekawe informacje, co się dzieje w ochranianych przez nas placówkach. Dlatego też, nawet jeżeli ktoś nie będzie mógł kompetentnie ustosunkować się na przykład do kwestii merytorycznych, czy ktoś ma upoważnienie, czy nie ma upoważnienia, to i tak ma dostęp do systemu i może to sprawdzić dla Państwa praktycznie od ręki. Natomiast w przypadku, kiedy sprawa przekraczałaby kompetencje tego naszego inspektora przypadkowo połączonego, to na pewno odnotuje takie zgłoszenie w systemie i właściwy inspektor udzieli takowej odpowiedzi. Pytań nie widzę, pytań nie słyszę, zatem bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam oczywiście na spotkanie za tydzień i przypominam również o tym, że na stronie rodoclickmeeting.pl pojawiają się nowe informacje i nowe szkolenia, które dla Państwa przygotowujemy. W najbliższym tygodniu, jeżeli mnie pamięć nie myli, będzie zarówno spotkanie dotyczące przepisów ochrony danych osobowych w marketingu oraz specjalnie dedykowane szkolenie dla
placówek oświatowych. Raz jeszcze dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Życzę miłego dnia. Do widzenia, do zobaczenia.